Na co dzień ratownicy Jeleniogórskiego Pogotowia niosą pomoc mieszkańcom naszego regionu. Teraz ich praca szczególnie jest trudna, wymagająca i ryzykowna. Wszystko przez rozprzestrzeniającego się koronawirusa, także na Dolnym Śląsku. Wobec zagrożenia, jakie niesie z sobą pandemia koronawirusa COVID-19 i troską o to, byśmy jako pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze mogli pomóc jak największej ilości osób, zwracam się do Państwa o pomoc rzeczową i finansową. Wyjątkowa sytuacja, z jaką mamy do czynienia, powoduje, że potrzebne są niestandardowe działania, również takie, które będą wspierać funkcjonowanie pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Jeśli mogą Państwo przekazać wsparcie rzeczowe, czyli maski ochronne z filtrem, gogle ochronne, rękawice, środki do dezynfekcji, będziemy Państwu bardzo wdzięczni. Oprócz wsparcia materialnego, bardzo ważne jest obecnie również wsparcie finansowe. Jeśli ktoś z Państwa może przekazać również środki finansowe, pieniądze, prosimy wpłacać je na konto, które Państwo widzicie tutaj obok i które będzie dostępne na naszej stronie internetowej. Z tym szczególnym apelem zwracam się głównie do firm i zakładów położonych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Apel może świadczyć o tym, że pogotowie ratunkowe nie posiada wystarczającej liczby podstawowych środków zabezpieczających. Jednak dyrektor Lambrinow uspokajał. My jesteśmy przygotowani dobrze, jesteśmy wyposażeni w środki niezbędne, tylko trzeba mieć świadomość, że one się kończą i są zużywane bardzo w taki powiedzmy w szybszy sposób niż zwykle. Uruchomiliśmy dodatkowe zespoły, które musiały zostać jakby uruchomione. Nasze zespoły zabezpieczają między innymi granice państwa. To wymaga przede wszystkim bardzo dużej determinacji i ofiarności od ludzi, ponieważ nie mamy dużo personelu i dlatego stąd między innymi też ten apel, żeby ci wszyscy ludzie byli w sposób dobrze zabezpieczeni. Musimy po prostu o to bardzo poważnie zadbać. Stąd niniejszy apel.